i panie nam tutaj rozdają kompot, zaraz przyjdą pielgrzymi, tu już się panie szykują. Pierwszy raz jest tutaj pielgrzymka u was, prawda? Pierwszy raz. A jak to z tym kompotem? Kto go robił? Ile osób było potrzebne do tego? Powiem panie, że każdy robił, babcia Józia robiła. I tak. Parafianie. I połączyliście siły każdy, po prostu. Tak, każdy parafianie. Super. Patrzcie, tacy... Jeszcze tam są drożdżówki upieczone. O. Ile wkracą dali od państwa powietów. Parafianie piekli placki. Pani cukierniczka z Wujowic. Super, super. Taka piękna pomoc, bo bez was tej pielgrzymki by nie było, nie? Oni mogą się tu zagrzać, mogą zjeść. Dziękujemy wam bardzo, że jesteście. Dobra, jesteśmy jeszcze dalej tutaj na postoju w miejscowości Kuropatnik, właśnie, to jest Kuropatnik. Tak, dokładnie. I tu są takie cudowne buły, słuchajcie, czekają już na naszych pielgrzymów. Jest kompocik. Oczywiście jest deszcz, bo deszcz dzisiaj nam towarzyszy. I są cudowne panie, które czekają na naszych pielgrzymów i jest też Zocha, która krzyczy na mamę. Nie zapominajmy o tym, też w modlitwie, pamiętajmy dzisiaj też szczególnie o kleryku Adrianie, coś go trochę noga boli, a to nasz gitarzysta, więc pomódlmy się o te siły dla niego, żeby mógł nam dalej służyć. Alleluja, 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 amen. Alleluja, 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 amen. Jest jedyneczka i dom. A gdzie jesteśmy? Jaka to miejscowość? Już prawie jesteście na postoju, naprawdę, pół godzinki. Brat na końcu, to jeszcze mu zrobimy krótki filmik. Ksiądz śpiewa, bo to na filmie idzie. Halo, halo, pozdrawiamy serdecznie, najserdeczniej, szczęść Boże! Szczęść Boże! Już blisko, zaraz postój, mają kompot i bułki. Dał mi słowo. Gdzie to słowo potwierdził? Na krzyżu to słowo potwierdził. Na krzyżu wypełnił swoją obietnicę. Jest wiarygodny. Jest wiarygodny.
skąd jesteście? No z Kłodzka. Z Kłodzka jesteście, no tak, no w sumie z taką grupą idziemy, że nie dałoby się inaczej, bo to Trójeczka, prawda? Tak. Tak, i tu mamy takiego małego bohatera. On też się ciągnie tutaj z nami. To jest Florek. To jest Florian, ale ma piękne imię, mój dziadek był Florian. Także bardzo miło mi Cię spotkać, Florek. Florek też będzie dziadkiem kiedyś. Tak, my tutaj idziemy też z Zochą. Jest jeszcze Zocha, która się trochę chowa przed kamerą. A skąd jest Zocha? A Zocha jest z Głuszycy. No, słuchajcie, jak Wam się idzie tak z małym człowiekiem? No teraz słabo, bo przestało padać. Wolimy jak pada, nie? Da się go spacyfikować? Spoko. A jak Wam się idzie? Który raz idziecie? O kurczę, ja nie pamiętam, a tu koleżanka nie wiem. Ja czwarty. Czwarty, o! Super. To chyba ja też czwarty, no tylko że po długiej, długiej przerwie. W imieniu Jezusa Chrystusa wyganiamy te chmury! Do rogu wierz nas! Do rogu wierz nas! Do rogu wierz nas! Jest radość, że pielgrzymi są? No jest cudownie. Raz. Fajnie mieć pielgrzymów u siebie na parafii. A jeszcze cześć, słuchajcie, ostatni. To ja im zaraz dam! O tak! Tak będziecie mieli! Dobrze, tak. Będzie piękny teraz. To ja im zaraz dam! Za wspaniałą gościnę w Kuropatniku serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi. Wszystkim mieszkańcom zapłać.